Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry Obóz i zasady Ninja. Więc tak, recenzja i zasady gry Obóz Ninja. Grę dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Dwa Pionki, za co bardzo dziękuję. Nie będę tego filmiku dzielił na dwa, bo zasady są na tyle proste, że myślę, że sobie poradzimy z w miarę krótkim wytłumaczeniem zasad i w miarę krótką recenzją, w miarę krótkim filmie. Przechodzimy do zasad. Pierwszą rzeczą, którą robicie, jak przygotowujecie grę Obóz Ninja, to z tej talii wybieracie wasze karty początkowych zdolności. To są generalnie cztery zestawy, po dwie takie karty. Sprint, unik. Możecie je odróżnić od pozostałych kart tym, że ich nazwa zdolności jest napisana na tle takiej drewnianej deski, nie na takim po prostu jednolitym tle. No i oczywiście nie ma żadnej wartości punktowej. Każdy z graczy bierze po dwie takie karty. Jedną kartę sprintu, jedną uniku. Do tego dobiera sobie cztery drewniane figurki ninja w jednym kolorze. Załóżmy, że tutaj będziemy przygotowywać rozgrywkę dwuosobową, więc jeden gracz wybrał czarne figurki, drugi gracz wybrał białe figurki. Teraz tutaj mamy karty klanu ninja. Z tych kart również tasujemy je sobie i wybieramy sobie dwie karty. To są nasze karty klanu ninja. Załóżmy, że nasi gracze wybrali sobie te dwie, niedźwiedzia polarnego i szczeniaczka. Nieużywane karty zdolności początkowych, nieużywane drewniane figurki i nieużywane karty klanu wracają do pudełka. Te talie natomiast tasujemy i będziemy ją używać do rozstawienia obszaru gry. Obszar gry rozstawiamy w taki sposób, że bierzemy wszystkie te karty, bardzo dokładnie je tasujemy i następnie wykładamy coś takiego na stole. Teraz w zależności od tego, w jakiej liczbie graczy gramy, no to taką ilość kart wykładamy. Dla dwóch graczy, czyli to co rozstawiamy tutaj, mamy 48 kart i ustawiamy czworokąt o boku 6 na 8 kart. W przypadku 3 czy 4 graczy używamy 56 kart i mamy czworokąt o bokach 7 na 8. Wszystkie nieużywane karty, wiadomo, wracają do pudełka. Słuchajcie, wasz obszar gry wygląda w ten sposób, że macie przed sobą kartę waszego klanu. Jedną z drewnianych figurek ninja umieszczacie na tej karcie klanu, żeby pozostali gracze pamiętali, jakim kolorem gracie. Dwie wasze początkowe karty idą do was na rękę. To jest wasza początkowa ręka. Teraz te trzy pozostałe figurki bierzecie i rozpoczynając od pierwszego gracza, po kolei wykładacie po jednej figurce ninja na dowolnej, wybranej przez siebie kartę. Jak już zapewne zauważyliście, tutaj mamy coś takiego, co jest takim obszarem jakby gry, po którym będziemy skakać i się przesuwać. Przy waszej karcie klanu po dowolnej stronie możecie zostawić, powinniście zostawić sobie miejsce na odrzucone karty, które będziecie zagrywać z ręki. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, będziecie się tu przesuwać, więc zanim wam jeszcze powiem, co dokładnie w swojej turze robi każdy gracz, to parę zasad na temat ruchu. Wyobraźcie sobie, że te leżące karty tutaj to są pola. Pola, po których będziecie się przemieszczać. No i teraz ruch po tych polach no jest, że tak powiem, obostrzony pewnymi tutaj regułami. Przede wszystkim nie wolno poruszać się na ukos. Poruszamy się tylko w poziomie i w pionie. Kolejna właśnie rzecz, nie zauważyłem tutaj tej białej figurki. Nie wolno przechodzić przez pola, na których znajdują się inne figurki ninja. Dodatkowo mamy taką kartę ściany, która może się pojawić na naszej planszy, nazwijmy to, i również przez nią nie można przechodzić. Nie można też w żaden sposób, jakkolwiek by to nie wyglądało, zakończyć ruchu na karcie, z której zaczęliśmy i nie można dwa razy przejść przez to samo pole. Kolejną rzeczą jest to, że zobaczycie, że jak gra będzie postępować, to będą znikały stąd karty i przez to będą się tworzyły, no takie, nazwijmy to, puste pola. No nie nazwijmy, no po prostu, puste pola. Teraz zasada jest taka, że również po pustych polach nie możemy przejść. Na końcu tury również na danej karcie może znajdować się maksymalnie jeden ninja. Pamiętajcie to, co powiedziałem, że nie wolno przemieszczać się po polach, na których znajdują się inne figurki ninja. Tyczy się to zarówno pól z figurkami ninja waszych przeciwników, jak i z figurkami ninja waszymi, tak? Czyli po tym polu również gracz grający czarnymi figurkami nie mógłby się przemieścić. No i teraz słuchajcie, jak wygląda rozgrywka. Wygląda to tak, że w swojej turze każdy gracz, rozpoczynamy od gracza pierwszego, potem ruch idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz ma możliwe do zrobienia trzy rzeczy. Może zagrać kartę z ręki, może skorzystać ze zdolności karty klanu, albo może spasować. Teraz tak, spasowanie jest wiążące do końca gry. Taki gracz po prostu przestaje grać i czeka, aż gra się zakończy.
Z karty zdolności klanu można skorzystać tylko raz na grę, czyli jeżeli skorzystamy z zdolności, która jest tu opisana, kartę obracamy i już więcej w tej grze z tej zdolności nie będziemy mogli skorzystać. Teraz zarówno karty, które zagrywamy z ręki, jak i zdolność tutaj napisana na karcie klanu, no one są związane z ruchem. No i po prostu zagrywając kartę z ręki albo korzystając ze zdolności karty klanu, przesuwamy swoją figurkę tak, jak jest napisane na karcie. Czyli na przykład, jakbyśmy zagrali kartę unik, no to mam napisane, porusz się o 3 pola. Nie możesz przejść dwa razy po jednym polu. No takie przypomnienie tej podstawowej zasady. No więc załóżmy, że ja zagrywam tę kartę, odrzucam ją na stos kart odrzuconych, no a następnie się przemieszczam. Załóżmy, że on się przemieszcza, no nie ma za dużo opcji tutaj widzę. Raz, dwa, trzy. I co teraz się dzieje? Bierzemy do ręki kartę, z której ruszyliśmy. Tę kartę, z której zaczęliśmy ruch, bierzemy na rękę. No i teraz ona jakby dochodzi do tych kart, które możemy zagrać w swoich późniejszych turach. Czyli pamiętajcie, karty zabrane stąd trafiają do ręki, karty zagrane trafiają na stos kart odrzuconych. Dobrze jest przed samą rozgrywką, ponieważ jak widzicie, to jest tak naprawdę kilka kart po kilka kopii. Więc dobrze jest przed samą rozgrywką, zwłaszcza jak gramy z dziećmi, spojrzeć na każdą kartę i upewnić się, co jej zdolność oznacza i sobie nawzajem wytłumaczyć, jeżeli będą jakieś wątpliwości. Opisy są takie, że no generalnie raczej takich wątpliwości być nie powinno. No taką, na przykład mamy tutaj kartę, że wyskok, porusz się w linii prostej po jednym lub więcej pustych polach. Możesz poruszać się tylko po pustych polach. Czyli na przykład, załóżmy, że tutaj tej figurki by nie było, mógłbym zagrywając tę kartę poruszyć się w ten sposób. Gdyby było coś takiego, to mógłbym zrobić raz, dwa, trzy, pyk. No nie tutaj, bo tutaj jest inny, no ale załóżmy, żeby go nie było. Nie oznacza to, że możemy zrobić, no nie wiem, załóżmy, że coś taką sytuację byśmy mieli, to nie oznacza, że możemy zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, tylko po pustych polach. Tylko w takiej sytuacji możemy się poruszyć dzięki karcie wyskok. Uwierzcie mi, zdolności tych kart są dosyć oczywiste, nie ma żadnego problemu ze zrozumieniem tych zdolności. I to tak naprawdę tyle. Jeżeli nie możecie zagrać żadnej karty z ręki, jesteście tak ustawieni, że żadna karta nie daje wam możliwości poruszenia się w taki sposób, który jest fizycznie możliwy, no to wówczas możecie skorzystać ze zdolności waszego klanu. Jeżeli tego również nie możecie zrobić, no to wówczas musicie spasować. Gra się kończy w momencie, jak wszyscy spasują. Wówczas każdy gracz bierze te karty, które ma na ręce i te karty, które ma na stosie kart odrzuconych i podlicza punkty, które tutaj widzimy w prawym górnym rogu. Gracz z największą liczbą kart, z liczbą punktów, przepraszam, największą, wygrywa grę. I to jest wszystko, wracamy do recenzji. Słuchajcie, więc tak jak mówiłem, fajne, jeszcze nie powiedziałem rzeczy fajne. Proste zasady. Słuchajcie, grałem w tę grę w domu, ale grałem też, grałem i widziałem, jak grają na festiwalu Gramy. Ta gra była jedną z grą z gier pokazywanych. I powiem szczerze, jest fajna. Oczywiście, że tak, jest absolutnie fajna. Słuchajcie, jakie mamy tutaj informacje? Po pierwsze, zacznijmy tak tradycyjnie, bo znowu tak skacze jak nienormalny. Informacje, które tutaj mamy od wydawnictwa. Wiek 8+, absolutnie tak. Z różnymi dziećmi może być różnie, ale więc nie wiem, ja bym może dla bezpieczeństwa dał 9+, ale myślę, że 8+ nie jest fatalny. Widziałem 8-latki też, które sobie z tą grą radziły. 2-4 graczy, wiadomo, 30 minut, zgadza się. Tak, można spokojnie w 30 minut, żeby tę grę rozegrać. Wykonanie bardzo fajne, bardzo takie ładne ilustracje, to wszystko bardzo ładnie się prezentuje, bardzo fajne takie drewniane miple ninja, bardzo fajnie się to prezentuje. Od razu pozytywny nastrój, pozytywna energia, wszystko fajnie to wygląda. Bardzo mocno się kojarzy, no i teraz wy sobie, ja jestem ani w jedną, ani w drugą, wy sobie odpowiedzcie na pytanie, czy wam to przeszkadza, że to po prostu ewidentnie nawiązuje stylistyką do Kung Fu Panda. Może tak, może nie, nie wiem, czy to było zamierzone, ale nie wiem, czy to jest skok na kasę, słuchajcie, no, ale szczerze wątpię. Ale no, ewidentnie to tak może się kojarzyć. Czy wam to przeszkadza, czy nie, no to już jest pytanie dla was. Na pewno z punktu widzenia takiego handlowego to nie jest złe posunięcie, bo jakby ta gra się pojawiła na półce w miejscach typu, nie wiem, Leclerc, Empik, czy gdziekolwiek indziej by matki przechodziły, dzieci by przechodziły, rodzice z dziećmi by przechodzili, po prostu by zobaczyli grę, by pomyśleli, że to jest pewnie coś związanego z Kung Fu Pandą, albo że to jest, to pewnie jest zupełnie jak Kung Fu Panda. No to myślę, że sprzedażowo by to zadziałało bardzo fajnie.
Sama gra, no w sensie, no to jest ewidentny filler, taki totalny filler, który nie ma jakby spełniać żadnej innej roli, ma po prostu być lekką, szybką, sympatyczną grą. I jako taka, moim zdaniem, sprawdza się bardzo dobrze. Naprawdę tutaj nie ma co za dużo mówić, bo to jest jedna z tych gier, które są na tyle proste, że tu nie ma co za dużo mówić. Jest naprawdę fajne, fajnie się kombinuje, podoba mi się ta koncepcja w ogóle z kartami, które tworzą planszę. To naprawdę jest bardzo fajne. Fajne jest to, że te karty zabieramy, jak z nich schodzimy i się pojawiają takie dziury, na które musimy zwracać uwagę. Podobają mi się zdolności, które są na tych kartach, bo jest to fajnie dopasowane i tak na początku niby tak... Na początku nie zwracamy na to takiej uwagi, ponieważ jakby mamy dużo opcji. Ale z czasem, jak zaczynają się pojawiać coraz więcej dziur w tej naszej planszy, no to nagle się okazuje, okej, dobra, teraz cisza, muszę to przemyśleć. Bo muszę zobaczyć, okej, pójdę tutaj, ale jak pójdę tu, to on ma potem kartę, która sprawi, że on mnie przepchnie i jestem w pułapce. Dobra, to nie chcę tego. To lepiej, żebym poszedł tutaj, ale potem nie, bo tutaj mam mało punktów. No i trochę kombinowania jest, więc to nie jest taka gra, że zupełnie wyłączamy myślenie. Nie, trochę pokombinować tutaj trzeba. Z czasem robi się coraz ciekawiej. Właśnie mówię, te zdolności z kart naprawdę dają nam dużo, że tak powiem, takiego mięsa do pożarcia, takiego mięsa dla mózgu. To jest fajne. Więc mówię, i przy tym to wszystko jest, mówię, przez te ilustracje, przez to, jak ona jest szybka, to wszystko jest jakby takiej fajnej, śmiesznej, pozytywnej atmosferze, że tak powiem, zorganizowane, że się dobrze bawimy przy tym, nieważne czy wygramy, czy przegramy, czy nie. Więc moim zdaniem w kategorii takich fillerów ta gra się sprawdza. Nie jest to gra, może wiadomo, że będę dzwonił do kumpla i mówił do niego: ej stary, musisz paść do mnie, chodź, pogramy w Obóz Ninja. Może nie, ale jak będziemy chcieli w coś zagrać, tak, dobra, może coś na rozgrzewkę przed jakimś grubszym tytułem, no tak patrzymy na półce, Obóz Ninja, to może być fajne. Znaczy może dla mnie to będzie fajne, Obóz Ninja się nada. Więc ja absolutnie mogę w ten sposób dla takich graczy Obóz Ninja polecić. Dobrze się przy tym bawiłem, bardzo ładnie to wygląda, jest trochę kombinowania, jest szybka, jest prosta. Ode mnie to jest mocne 8 na 10. Bardzo fajne i generalnie bardzo, bardzo polecam. I tak jak patrzyłem na przykład na festiwalu Gramy, jak ludzie w to grali, byli zadowoleni. Obóz Ninja, jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Dwa Pionki za przesłanie mi gry do recenzji. Wam, moi drodzy, chcę podziękować za oglądanie i tradycyjnie zaprosić Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!